Witam wszystkich w kolejnym materiale na kanale Autonomist. Ja mam na imię Arek. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył kodowań. Postaram się przeprowadzić mały test możliwości testera Launch, którym będę chciał przekodować trzy funkcje w Mercedesie E-Klasie model 212 z 2015 roku. I to są, można powiedzieć, najpopularniejsze kodowania, jakie są wykonywane. Dlatego zobaczymy, czy tester sobie z nimi poradzi. Zapraszam do materiału. Kodowania będą dotyczyły następujących funkcji, czyli pierwsza funkcja to będzie system start-stop, który będę chciał przełączyć w tryb last mode. Jest to tryb, który pozwala na zachowanie ostatniego ustawienia, jakie włączyliśmy przyciskiem, więc jeśli samochód zostanie uruchomiony ponownie, to zostanie taki tryb jak przed jego zgaszeniem. Dlatego jest to jedna z popularniejszych funkcji. Kolejną jest wyłączenie przypomnienia o pasach. Oraz trzecią funkcją jest zmiana trybów nawiewu, które normalnie w tym aucie są ograniczone do 5, czyli nie możemy na przykład ustawić sobie nawiewu jednocześnie na twarz i na nogi, dlatego ten tryb zmieniam na 7. Tak, 7 funkcji, gdzie tych możliwości jest więcej i zobaczymy, czy tester sobie z nimi poradzi. Więc zaczniemy najpierw od tego, co jest fabrycznie zakodowane, czyli tak jak wspomniałem, na liczniku mamy tutaj kontrolkę od zapięcia pasów oraz sygnał dźwiękowy, gdy ruszymy autem powyżej 15 km na godzinę. Druga sprawa to jest nawiewy, czyli w tym momencie mamy tylko opcję, w której nie mamy możliwości wyboru jednocześnie nawiewu na nogi i na głowę, więc jest to w tym wypadku ograniczone. Jeszcze jest jedna funkcja, którą też zmienimy, to jest funkcja, gdy system jest automatycznie włączony, to nie wyświetla nam się, z jaką prędkością się, może inaczej, z jakim progiem wentylator chodzi, tak? Czyli mamy tutaj kilka progów nawiewu i prędkość wentylatora wtedy jest wyświetlana, natomiast gdy jest auto włączone, to tego tutaj nie widzimy. I ostatnią rzeczą mamy tryb eco, czyli start-stop. W momencie, gdy uruchomimy samochód, to jest on aktywny, gdy go wyłączę i jeszcze raz uruchomię, to z powrotem się aktywuje. Dlatego gdy przestawimy tą funkcję, to zapamięta tą naszą ostatnio dokonany wybór i zostanie po uruchomieniu przy każdym kolejnym razie tak samo. Tak wygląda adapter, z którego korzystam. Tutaj mam przypiętą do niego smycz, żeby o nim nie zapomnieć, to zawsze sobie zakładam tutaj smycz na przełącznik i podpinam go do gniazda. Także taka przypominajka. Więc tak, wchodzę sobie w wybór auta. Mamy Mercedesa. Wybieram sobie język angielski. Jak większość osób wie, tłumaczenia nie są najlepsze w tym oprogramowaniu, dlatego w tym języku się głównie posługuję za pomocą tego testera. I wybieramy sobie manualnie auto. Model 212. Sedan, benzyna, lewa strona i wchodzimy sobie najpierw, możemy wybrać sterownik, czyli licznik i w liczniku najpierw wyłączymy tą funkcję o przypomnieniu pasów i wchodzimy sobie w kodowanie wariantowe, country coding. Kodowania są, widzę, dokładnie takie same jak w przypadku Mercedesa, oprogramowania dedykowanego do Mercedesa. I mamy seatbelt warning, Euro NCAP, no seatbelt warning, potwierdź. Zapomnę sobie włączę. Write coding, tak. No i dobra, kontrolka już widzę zgasła. Ok. Jeszcze raz. No już mi się nie świeci, ale jeszcze się upewnię, że kodowanie
Przeszło, tak, jest bez przypomnienia. Więc jedną mamy, działa. Idziemy do następnej. Teraz sobie wejdziemy w klimatyzację. Sterownik silnika tak naprawdę jest jedną z jedną z trudniejszych, jeśli chodzi przynajmniej o oprogramowanie Mercedesa, bo trzeba mieć pliki odblokowane do sterownika silnika, żeby kodowanie zmienić, lub wykorzystać klucz SID, żeby odblokować sterownik. Dlatego zobaczymy, czy Launch sobie z tym poradzi. I teraz tak, mamy specjalne funkcje. Wychodzi, że jest tak samo jak w Xentry, bo tą samą funkcję możemy w Xentry przestawić. Customer request. I mamy possible settings for the distribution. I mamy tak, 5 EC, chcemy mieć 7. Czyli wybieramy F4. Tak. OK. I druga funkcja to jest bar display for blower in automatic mode, tak, czyli to jest to F1, tak. Normalnie seryjnie jest bez bar display. No i dobra. No to jest tak. In automatic mode. Tak, tak. Dobra, no to patrzymy. Auto sobie włączymy. Już widać, że są włączone. Okej, i teraz mamy nawiew na nogi i na twarz jednocześnie, i również na szybę, na nogi i na twarz. Czyli tutaj wszystko działa. Dobra, czyli dwie funkcje działają. Przejdziemy do trzeciej. Więc wchodzimy sobie teraz w sterownik silnika. I teraz tak, kodowanie wariantowe i dokładnie to samo, co jest w VDMO, czyli mamy implicit, explicit. Weźmiemy implicit, to jest główne kodowanie w sterowniku silnika, i szukamy sobie kodowania od start stop i mamy tutaj 0.19. Stop start standard logic default on. Potrzebujemy znaleźć standard logic last mode. Potwierdź. Dobra, i teraz write coding. Tak. Miejmy nadzieję, że nie wysypie mi wszystkiego. Okej. Okay. Przyjął. No ciekawe, to teraz szybciej launchem zakoduje start stop niż oryginalnym testerem. Zaraz zobaczymy. Tak, jest przyjęte. Dobra, zaraz zobaczymy. Wychodzę. Jeszcze reset sobie zrobi. Odpalimy go. Zgaszony. Działa. Wszystko gra. 3-0 dla Launcha. Także jestem mile zaskoczony. No i jeszcze ostatnią rzecz, którą wam nie pokazałem, czyli kontrolka od pasów już jest automatycznie nieaktywna.
W tym przypadku lunch się spisał, te funkcje, które chciałem wykonać, udało się. Mimo wszystko nie ukrywam, że jestem trochę zaskoczony, jeśli chodzi o sterownik silnika, ale to też z tego względu, że zazwyczaj jestem przyzwyczajony do pracy z testerem Mercedesa, a tutaj lunch mimo wszystko sobie całkiem fajnie poradził i wydaje mi się, że szybciej można nawet przy użyciu tego testera to zrobić, niż podpinając się oryginalną głowicą, więc tak to właśnie wygląda. Tak czy inaczej, w tym aucie jeszcze będzie trochę ciekawych doposażeń, które będę robił, więc śledźcie kanał. Jeśli nie subskrybujecie, to tam jest taki guzik, wiadomo, wszyscy wiedzą jaki. I będzie doposażone na pewno takie jedno z trudniejszych, jeśli chodzi o montaż, to będzie doposażenie elektrycznie zamykanej klapy. Jeszcze będzie tutaj kilka innych ciekawych rzeczy dokładanych, więc myślę, że wiele osób będzie zainteresowanych takimi tematami. No i to będzie, wydaje mi się, ostatni odcinek w tym roku, dlatego życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia w nowym roku. Pozdrawiam Was. Cześć.